Jeszcze raz serdecznie witam wszystkich uczestników 8. Powiatowego Konkursu Wiedzy o Janie Pawle II. Serdecznie witam przede wszystkim tych, bez których konkurs by się nie odbył. Witam serdecznie wszystkich uczniów, którzy są niezwykłymi uczniami, bo podjęli się nauki niezwykłej tematyki. Tematyki związanej z nauką błogosławionego Jana Pawła II. A wszystko w kontekście historii. Witam serdecznie wszystkich opiekunów, którzy przygotowywali uczniów do konkursu. Przede wszystkim także chciałabym powitać szanowne jury. Szanowne jury i zaproszonych gości. Witam serdecznie przeora Jasnej Góry, Sebastiana Mateckiego. Prosimy o brawo. Witam serdecznie księdza dyrektora Zdzisława Wójcika. Serdeczne brawa. Oczywiście dyrektora Radia Fiat. Witam serdecznie pana Pawła Zuchniewicza, dziennikarza i autora książek o Janie Pawle II, między innymi książki, którą należało przeczytać do dzisiejszego konkursu. Serdeczne brawa. Witam także panie z Kuratorium Oświaty, panią wizytator Grabowską. Serdeczne brawa. I panią wizytator Maciokę. Tak, nie pomyliłem się, bo była panią nienadyplomowana. Serdeczne brawa. Witam dyrektora gimnazjum w Mykanowie, pana Tomasza Organę. I jeszcze jeden członek komisji, pan Robert Wysmołek, nauczyciel historii Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Sekretarzem komisji będzie pani Karolina Dziubińska. Witam serdecznie jeszcze panią redaktor z niedzieli. Serdeczne brawa. Ale przede wszystkim chciałabym bardzo serdecznie powitać gospodarza naszego dzisiejszego konkursu, pana Krzysztofa Witkowskiego. Serdeczne brawa. Myślę, że pan Krzysztof Witkowski chciałby powiedzieć kilka słów na wstępie i myślę, że uczynimy to teraz, a później poproszę księdza Wójcika o modlitwę, którą rozpoczniemy konkurs. Witam Państwa bardzo serdecznie, wymienione osoby we własnym imieniu, w imieniu załogi firmy Prezydent i Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie. Jesteśmy zaszczyceni, że postanowiliście być drugi raz u nas. Mam nadzieję, że ta 8. edycja Wiedzy o Janie Pawle II będzie w waszej pamięci przez długie dwie lata. Kochani, nasze muzeum wzbogaciło się o coś wyjątkowego. Mianowicie dostaliśmy w zeszłym tygodniu figurę, na którą oczekiwaliśmy 2,5 roku błogosławionego Jana Pawła II, ale takiego człowieka jak członkowie tutaj komisji. Zadowolony, siedzący z tym jego takim cudownym wzrokiem i uśmiechem. Mam nadzieję, że jak skończycie pierwsze, to potem po już finałowym będziecie chcieli zerknąć na to, co w naszym muzeum się dzieje. W tej chwili doszliśmy do 8026 medali z Janem Pawłem II z całego świata. Aż 800 wykonawców chciało pokazać w tych małych zaklętych dziełach sztuki to, co najbardziej piękne w Janie Pawle II, to co oni zapamiętali. Za ten ich twórczy dar chcemy im tutaj podziękować. To muzeum, bo to jest stworzone, jest również moim darem za dar zdrowia złożonym naszej jasnogórskiej pani. Życzę wam, żebyście dzisiaj wszyscy zdobyli pierwsze miejsca. Może akurat tak będzie. Panu redaktorowi, który pisze o Janie Pawle II piękne rzeczy, też myślę, że to taki dar Boży, więc niech to promieniuje i niech dalej się rozchodzi po świecie. A członkom jury trafnych wyborów i żeby byli zadowoleni, że to praktycznie musimy decydować o ułamki punktów, czy są odpowiedzi bardzo dobre, czy idealne. Kochani, a teraz, ponieważ przyszedł czas na podziękowania, na samym początku chciałbym podziękować dwóm osobom, które się tu najbardziej według mnie zaangażowały. Byli ze mną to od początku. Tutaj siedząc, stojąca obok mnie pani Katarzyna Warońska o godzinie już za 5:07 tutaj ustawiała krzesełka i ławki. Za to bardzo dziękuję.
pan Artur Rybaniec, dyrektor Zespołu Szkół Przedszkolnych w Borownie. To taki człowiek, który jest też takim gościem, który ma w sobie Powera, takiego jak ja, i mam nadzieję, że 9-10 edycja również się odbędzie, może też w naszym muzeum, jeśli będziecie oczywiście chcieli. Ono jest otwarte dla wszystkich. Chciałem bardzo podziękować, proszę Państwa, dla ojca Sebastiana Mateckiego, który jest takim przyjacielem naszego muzeum. Jak go zawsze proszę, to mimo swoich obowiązków w napiętej sytuacji, to zawsze mówi: no panie Krzysztofie, do Jana Pawła II już lecę, już się ubieram. Przepraszamy za tą chwilę zwłoki na początku, ale mam nadzieję, że już cała reszta będzie teraz tak jak trzeba. Dziękujemy wam bardzo, trzymamy kciuki. Szczęść Boże wszystkim. Ja jeszcze tylko dwa słowa, jako, bo potem jak jest to szybko rozdanie nagród, koniec, każdy się śpieszy, jest zmęczony. Ja tylko chciałbym powiedzieć, że to, że jesteśmy Muzeum Monet i Metali, zawdzięczamy przede wszystkim panu prezesowi. My to tylko byliśmy tacy, takie szarażki, że staraliśmy coś zrobić tam, dalej. Pan prezes nas przyjął jak swoich najlepszych gości. Naprawdę, słuchajcie, jesteście młodymi ludźmi, ja to w zeszłym roku też mówiłem. Szukacie drogi w życiu. To jest pan, który ma pasję. On się nie sprzedaje, on nie jest tak na zewnątrz, rekordy bić. On tu zrobił. Jak zobaczycie tego Jana Pawła II, słuchajcie, ja go widziałem. Wrażenie na mnie zrobił niesamowite. To nie jest najwyższy, najniższy. To jest po prostu człowiek, jakiego pamiętaliśmy, błogosławiony Jan Paweł II. Naprawdę. Także panie prezesie, jakbyśmy potem zapomnieli, naprawdę ślicznie dziękujemy, ale też chciałem podziękować wszystkim pana pracownikom. Naprawdę, tak miłych osób, sympatycznych, pomocnych. Słuchajcie, nie spotyka się codziennie na drodze, ale to tylko i wyłącznie dzięki takiej atmosferze, jak tutaj jest. Naprawdę, słuchajcie, czy ktoś na was krzywo spojrzał, czy ktoś wam czegoś tutaj tak naprawdę zabronił. Są państwo wszyscy naprawdę tutaj świetni. Dlatego młodzi ludzie muszą jak najwięcej takich osób spotykać na swojej drodze, ponieważ oni też muszą być takimi stać. Wtedy będzie wszystko dobrze. Panie profesorze. Poproszę o modlitwę, proszę wszystkich o powstanie. Od chwili, kiedy Ojciec Święty Jan Paweł II został na imię błogosławionego i ten tytuł, możemy się za jego przyczyną modlić. Ukochał bardzo Matkę Najświętszą, jako że mamy też miesiąc maryjny, więc w ten sposób uczcimy błogosławionego Jana Pawła II. Wszystkich, którzy się przyczynili do zorganizowania tego konkursu, wstawiamy go za was, młodzi, żeby wam się wszystko jak najlepiej udało. To tą modlitwą, którą bardzo wszyscy kochamy. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Błogosławiony Janie Pawle II, i Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże. Ósmy powiatowy konkurs wiedzy o Janie Pawle II uważany za otwarty. Za chwilę odbędzie się pierwszy etap indywidualny. Uczniowie dostaną, każdy z uczniów dostanie test do wykonania. To będzie test pisemny. Test będą uczniowie pisali przez pół godziny. Następnie przewidziana jest krótka przerwa, po której od godziny 10 przewidzieliśmy drugi etap zespołowy. Tym razem uczniowie będą w drużynach wykonywali test, ale będzie to tylko 10 najlepszych drużyn. Od godziny 10.40 do 11.00 przewidziany jest poczęstunek. Bardzo proszę o pozostanie wszystkich drużyn do końca. Od godziny 11 do 11.30 przewidzieliśmy spotkanie autorskie z panem Pawłem Zuchniewiczem, który będzie opowiadał nam o błogosławionym Janie Pawle II. Od godziny 11.30 do 11.40 ogłoszenie wyników drugiego etapu. I od 11.40 do 12.40 odbędzie się trzeci etap zespołowy. Tym razem 6 najlepszych drużyn. W tym czasie ci uczniowie, którym nie udało się przejść do kolejnego etapu, będą mogli zwiedzić muzeum, to Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II.
Od godziny 12.40 do 12.50 przewidziana jest krótka przerwa, podliczenie punktów, następnie ogłoszenie wyników. O 13.10 planujemy zakończenie konkursu, z tym, że w tym czasie od 13.10 do 14.00 ci uczestnicy, którzy nie mogli oglądać wcześniej eksponatów w muzeum, będą mogli to zrobić właśnie od godziny 13.10 do 14.00. Myślę, że pod przewodnictwem pana prezesa Krzysztofa Witkowskiego. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Jeśli pojawią się pytania, to bardzo proszę zgłaszać problemy. Natomiast przechodzimy do rozwiązywania testów. Chciałabym tylko przypomnieć, że test rozwiązujemy w ciągu 30 minut. Prosiłabym o rozdanie testów wszystkim uczestnikom. A jeszcze skorzystam z okazji, ponieważ rozdajecie testy, żeby przypomnieć, że tu u nas 18 każdego miesiąca o godzinie 18 od kwietnia zeszłego roku odbywają się spotkania z Janem Pawłem II ku przyszłości, na które zapraszam osoby, które z Janem Pawłem II współpracowały, były z nim z blisko. Jutro mamy kolejne spotkanie, już 15 edycja z panem Arturo Mari, fotografem Jana Pawła II i innych pięciu papieży. Zaczynał od Jana XXIII, potem Paweł VI, pontyfikat Jan Paweł I, Jan Paweł II, kończył 2 lata z Benedyktem XVI. Pan Arturo będzie u nas po raz piąty, jest zakochany w tym muzeum. Mam nadzieję, że każda jego tutaj wizyta jest szczególna. Wszystkie spotkania zaplanowaliśmy do roku 2020, do 18 maja 2020 roku, czyli do setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II. W sumie będzie 99. Na razie odbyło się 14, to jutrzejsze jest 15. Potem zawsze są występy artystyczne dla właśnie tych ludzi, którzy przyjechali z całego świata, żeby pokazać i powiedzieć o Janie Pawle II, dlaczego dla naszego pokolenia jego nauki są tak ważne. Dziękuję wam. Nie zapominajcie, jakbyście chcieli skorzystać, nie moglibyście być tutaj osobiście, to mamy zawsze transmisję live przez internet. Zawsze mniej więcej około 360 osób z całego świata nas ogląda o godzinie 18 na stronie muzeum. Pozdrawiam. Powodzenia. Dziękuję bardzo. Na wstępie bardzo proszę jeszcze nie rozwiązywać testów. Ja chciałabym przypomnieć o tym, by uczniowie mieli wyłączone telefony komórkowe, by nie korzystali z telefonów komórkowych. Bardzo proszę o sprawdzenie kompletności zestawu. Proszę sprawdzić, czy zestaw jest odbity czytelnie, czy jest karta odpowiedzi. Proszę także o przeczytanie instrukcji. I myślę, że możemy zacząć odliczanie czasu. 10 minut przed końcem. Ja będę przypominała o tym, że kończy się czas. Zaczynamy pisać 30 minut. Życzę powodzenia. Historii opowiedzieć, które dotyczą Jana Pawła II pośrednio bądź bezpośrednio. A pierwsza z tych historii w ogóle nie miała miejsca w Polsce. Pierwsza z tych historii miała miejsce w Wielkiej Brytanii. Jej bohaterką, najpierw smutną bohaterką, jest dziewczyna w waszym wieku, znaczy wówczas była w waszym wieku, o imieniu Liza. Była to dziewczyna wierząca, ale w pewnym momencie gdzieś tam około kilkunastu lat, przeżywa jakiś kryzys wiary. To znaczy, tak jak ona sama wspominała, cała wiara z niej wyparowała. To była jedno zagadnienie, ale druga sprawa to była taka, że była bardzo dobrą uczennicą.
jednocześnie dosyć wrażliwą. Jak wiadomo, wiemy, że nie zawsze dobrzy uczniowie cieszą się uznaniem kolegów, koleżanek, że czasem biorą górę takie mniej dobre cechy ludzkiego charakteru, na przykład jest zazdrość. I ta Liza w pewnym momencie stała się rzeczywiście takim celem dla innych. Koledzy, koleżanki dogryzali jej, naśmiewali się z niej z wielu przyczyn. I to było dla niej bardzo trudne do zniesienia. Pewnego dnia zobaczyła u koleżanki, która siedziała obok niej, otwartą książkę. Jaka to była książka? To była książka z zaklęciami. I przeczytała tam zdanie, podglądając, które ją bardzo zainteresowało. To jest zaklęcie, przeczytała, które sprawi, że pokonasz prześladowców i staniesz się popularniejsza. I tak się zaczęła pewna podróż tej Lizy. Podróż w stronę okultyzmu. Otóż na początku rzeczywiście widziała coś nowego. Poczuła jakby coś, że napełnia ją pewna siła, że te rzeczy są nowe, są pociągające, są interesujące. I tak to trwało, może kilka miesięcy. Tylko po jakimś czasie pojawiało się w niej jakieś poczucie pustki. Miała takie poczucie, że nie wie, po co żyje. Że to życie jest jakąś bezcelową egzystencją. I stwierdziła, że to, co jest najważniejsze, to jest czuć się dobrze. Mówiła tak, jeśli nikogo nie krzywdzę, to nikogo nie krzywdzę. To po prostu trzeba robić tak, żeby czuć się dobrze. Ale im więcej wykonywała tych różnych praktyk, mnożyła je, mnożyła i wcale nie czuła się lepiej. Wręcz przeciwnie, zaczęło w niej następować takie poczucie jakiegoś odrętwienia, takiej bezcelowości. To się wydarzyło w konkretnym roku. W Boże Narodzenie roku 2004 znalazła się już na skraju depresji. Na czym to polegało? Że ona straciła wiarę, nie tylko wiarę w Boga, ale straciła wiarę w istnienie miłości. Co widziała w ludziach? Może to wie, znamy to czasem, nie? Że patrzymy na drugiego człowieka i widzimy, że on ma same wady. W tym jest zły, w tym jest niedobry, w tym mi dokucza, nie lubię go. Ten jej stan psychiczny, czy może nawet duchowy, przekładał się też na ciało. Zaczęła chorować, zaczęła tracić na wadze. I tak mijały te pierwsze miesiące roku 2005. Przyszedł kwiecień, początek kwietnia. Ona już w ogóle kościołem się nie interesowała, od dawna nie była w kościele. Natomiast interesowała się, no oczywiście, co można robić, jak się nie ma nic do roboty. Trzeba włączyć telewizor. Pewnego dnia włączyła telewizor i usłyszała, że wczoraj wieczorem w Watykanie zmarł papież Jan Paweł II. Słyszała coś, że był jakiś taki ktoś, jakiś papież z Polski, ale już w ogóle dawno nie zapomniała. Ale no jak to właśnie taka osoba, która ogląda telewizję tak dosyć, powiedzmy, wiernie, patrzyła na te obrazy, powoli przesuwające się, różne obrazy, pokazujące właśnie tego człowieka w różnych sytuacjach. Papieża my, to mówimy my jako starsi, my pamiętamy w bardzo różnym nastawieniu. Jest papież taki, jakiego widzieliście, czy zobaczycie, ten, który tutaj jest uwieczniony w tej rzeźbie. Papież dobrotliwy, uśmiechnięty, siedzący, słuchający. Ale jest też papież pełen gniewu. Były takie sytuacje, na przykład, może też tutaj w Polsce, ale była w Polsce w roku 91, ale jak się powiedział, innej sytuacji, na przykład papież kiedyś był na Sycylii. Był na Sycylii i jak wiemy, na Sycylii jest mafia. Kilka godzin wcześniej rozmawiał z rodzicami pewnego sędziego, młodego sędziego, którego zamordowała mafia. Rozmawiał z tymi rodzicami.
I wtedy, kiedy przemawiał do ludzi na zakończenie, kiedy już było zakończenie mszy świętej, po prostu ogarnął go gniew, ogromny gniew. I zwrócił się do tych wszystkich, którzy go słuchali, ale domyślałem się, że również tam byli ci, którzy mogli dopuszczać się tych niesprawiedliwości, tych przestępstw. Mówi, przyjdzie na was sąd Boży. I wtedy był autentycznie tak niewany. Ale widziała go takim, ale widziała go również, kiedy gdzieś w Afryce, w stepie, klęczał pod krzyżem i modlił się. I nie widziała, żeby człowiek kiedykolwiek tak się modlił. I potem zobaczyła te obrazy z ostatnich dni. Zobaczyła obraz starca. Starca, który porusza się z ogromnym trudem, który staje w oknie swojej biblioteki, wiecie, tam na trzecim piętrze Pałacu Apostolskiego, który nie jest w stanie wyartykułować nawet jednego słowa. Każdy, kto to widział, nie mógł obok tego przejść obojętnie. Wiecie, co ona sobie uświadomiła? Przypomniała sobie ten czas, kiedy wchodziła do kościoła, kiedy słuchała Ewangelii, i zobaczyła, że widzi teraz to, o czym jako dziewczynka czytała w Ewangelii. Tak mijały kolejne dni. Tych dni było 7. Niedziela, poniedziałek, wtorek, przepraszam, 5, środa, czwartek, aż przyszedł piątek. Przyszedł piątek 8 kwietnia 2005 roku. I ona już w zupełnie innym stanie wewnętrznym oglądała pogrzeb. Na pogrzeb Jana Pawła II widziała tę trumnę, widziała tę księgę Ewangelii, widziała tę dziwną walkę książki, kartek z wiatrem, czy raczej wiatru z kartkami. Było rzeczywiście niesamowite, dlatego że nie tylko wiatr przewracał kartki Ewangelii rozłożonej na trumnie Jana Pawła II, ale w pewnym momencie podniósł okładki. A to już jest cięższe. I tę okładkę zamknął. Następnego dnia rano Liza poszła po raz pierwszy od wielu lat do spowiedzi. Możemy poprosić pierwszy fragment, panie dyrektorze. Książkę i nauczyć się do tego konkursu, albo nie. Zawsze wybieramy. Zawsze. Zawsze. Wiadomo, że to, że potrafimy wybierać, dlatego papież, on potrafił wybierać i uczył, i właśnie tam przemawiając na Westerplatte, on te słowa powiedział, uczył wolności, tak, żebyśmy zawsze uczyli się wybierać. To dlatego, że wtedy my naprawdę zaczynamy być sobą. Tak? Jest takie ładne powiedzenie, aby być kimś, trzeba być sobą. Czyli trzeba umieć wybierać. Nie możemy sobie pozwolić, żeby ktoś wybierał za nas. Ja myślę, że każdy z nas miał w życiu taką sytuację, że każą mi coś. I co? Ja wtedy mówię, nie, no, prawda? Pierwsze wrażenie, jak mi coś ktoś każe, to jest, że ja nie chcę tego, tak? No nie. To znaczy, trzeba spojrzeć na to, jaki jest mój wybór.
I ten wybór, tutaj papież o tym mówił bardzo wyraźnie, on dokonuje się poprzez sumienie. Sumienie. Taka mała historia. Pewien człowiek miał psa. Pewnego wieczoru on poszedł spać, obudziło go szczekanie psa. Wyszedł, ten pies ujadał, ten człowiek był wściekły i nakrzyczał na tego psa, żeby obudzić, że mu nie pozwala spać. Pies się uciszył, ten człowiek poszedł spać, zasnął i za jakiś czas znowu ujadanie psa. Więc on już jeszcze bardziej wściekły, wstaje, wziął, zbił tego psa, pies zaskowyczał, ucichł, on poszedł i znowu zasnął, spał, spał i znowu go obudziło wściekłe ujadanie psa. Nie wytrzymał, wyciągnął pistolet, zastrzelił tego psa, położył się spać. I wtedy wyszedł złodziej i okradł jego domu. Ten pies to jest właśnie sumienie. Jeśli my wybieramy rzeczy dobre, to sumienie staje się coraz wrażliwsze i podpowiada nam, idź tą drogą. I tego właśnie uczył Jan Paweł II. Pan zobacz. Tak. Według nas Boże przykazanie, człowiek wybiera pomiędzy dobrem a złem. Pierwszy wypadek, rośnie jako człowiek, staje się bardziej tym, kim ma być. W drugim wypadku człowiek się degraduje, grzech poniża człowieka. Czy tak nie jest? Rozejrzyjcie się wokoło, popatrzcie po środowiskach bliższych i dalej. Czy tak nie jest? Właśnie wtedy, kiedy Jan Paweł II był na Westerplatte, on zachęcał nas, którzyśmy wówczas mieli 20, 25 lat, a niektórzy młodsi, albo 15, albo 16. Rozejrzyjcie się wokół. To było dawno temu, ale nic się nie zmieniło. Rozejrzyjmy się wokół, tak? Jak to jest? Ja niedawno miałem rozmowę z takim mężczyzną, który porzucił żonę z czworgiem dzieci. I on powiedział mi tak, no wie pan, ale całe życie, człowiek nie jest po to, żeby całe życie cierpieć. On dokonał takiego wyboru, znaczy dokonał wyboru. Oczywiście są ofiary tego wyboru. Ale rozejrzyjmy się wokół, tak? Zawsze dokonujemy wyborów. I papież dlatego wtedy nam mówił, tak, nam mówił, będziesz lepszy, jak będziesz wybierał dobrze. Masz drogowskaz, są nim przykazania. Nie zapominaj o tym. Jak się tak rozglądamy wokół, to też taka historia z życia Jana Pawła II, którą być może znacie, jeśli czytaliście książkę księdza Odera o Janie Pawle II, jego postulatora sprawy beatyfikacyjnej. Otóż kiedyś pewien biskup szedł na spotkanie z papieżem w Rzymie. Ci z was, którzy byli w Rzymie, a jak nie byli, to będziecie na pewno w Rzymie, to zobaczycie, a jak widzieliście na pewno nieraz na audiencjach, że w Watykan jest plac świętego Piotra i aleja centralna, która prowadzi od placu świętego Piotra aż do Tybru, nazywa się Via delle Conciliazione. I ten biskup, idąc właśnie tą Via delle Conciliazione, obok pewnego kościoła, karmelitów po prawej stronie, zobaczył jakiegoś żebraka, którego twarz wydała mu się dziwnie znajoma. Podszedł do niego i wtedy go poznał. Poznali się obaj. To był jego kolega, ksiądz. Ksiądz, który porzucił kapłaństwo. Porozmawiali chwilę, ten biskup bardzo smutny, poszedł do Jana Pawła II, papież no, zobaczył, mówi, co się stało. A on mówi, no taka wydarzyła się historia właśnie. Szedłem tutaj i spotkałem mojego kolegę księdza, który rzucił kapłaństwo. I nie wiem, co zrobić, jak mu pomóc. A papież mówi, przyprowadź go tutaj. Papież mówi, przyprowadź go tutaj. Co to oznacza? To znaczy, że dla tego człowieka, który był odpowiedzialny za miliard katolików na całym świecie,
który miał na głowie cały świat, strasznie ważne problemy, mógł nie mieć na nic czasu, ten konkretny człowiek liczył się w tym momencie najbardziej. A zatem biskup zrobił to. Trzeba być posłusznym na bieżąco. Przyprowadził tego kloszarda, tego bezdomnego. Nie wiem, jak on wyglądał, ale domyślam się, że niezbyt zachęcająco. Nie wiem, jak pachniał. Też domyślam się, że niezbyt zachęcająco. Przyprowadził go do papieża. A papież do niego mówi, chodź ze mną. Poszli do drugiego pokoju. Po jakimś czasie wychodzą obaj, ten ksiądz płacze. Czy wiecie dlaczego? Papież ukląkł przed nim i powiedział, teraz mnie wyspowiadasz. I wtedy on, jak to mówią, pękł. I papież powiedział, widzisz, jak wielki skarb masz w ręku. Moi drodzy, każdy z was też ma w ręku wielki, wielki skarb. Może go dopiero odkryjecie, ale każdy ma w ręku wielki skarb. Jan Paweł II też miał w ręku wielki skarb i on się tym skarbem dzielił. Dlatego też chcemy, żeby do nas mówił. Bardzo proszę. Głośno. Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte, jakiś wymiar zadań, który trzeba podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można zdezerterować. A pokusa dezercji to jest straszna pokusa. Dezercja z wojska, może dzisiaj to już nie jest takie widoczne, ale tych dezercji mamy dookoła siebie bardzo dużo. Dezercją było właśnie to, co zrobił ten ksiądz. Dezercją było to, co zrobił ten mężczyzna, o którym wam mówiłem. Dezercją jest to, co zrobiła ta dziewczyna na samym początku. Ona uciekła przed samą sobą i wpadła w coś strasznego. To są wszystko ucieczki. Jest taka zasada, tak? Jeśli człowiek ucieka, zawsze wpadnie w dziurę. Jan Paweł II nie uciekał nigdy. Zawsze szedł na wprost, szedł, wchodził nawet, można powiedzieć, w rzeczy niebezpieczne. Jest taka, taka była sytuacja, kiedy miał jechać bodajże do Sarajewa w 97 roku, to było niedługo po wojnie, i radzili mu, no, Ojcze Święty, tam jest niebezpiecznie ciągle jeszcze, chcielibyśmy, żeby Ojciec Święty założył kamizelkę kuloodporną. A on wtedy mówi, kto się boi, niech nie jedzie. A oczywiście kamizelki nie założył. Dlaczego? Bo on wiedział, że strach jest okropną rzeczą. Tak? Strach jest czymś, co paraliżuje. I dlatego on wchodził w różne rzeczy, mimo że groziło mu niebezpieczeństwo, mimo że były na niego zamachy, mimo że 13 maja 81 dotknęły go kule, mimo że rok później, kiedy pojechał do Fatimy i żeby dziękować za ocalenie z zamachu, znowu został zaatakowany, został zraniony, tylko bardzo lekko, o tym nikt wtedy nie wiedział, ale zawsze wychodził naprzeciw. Bo zawsze jest ta obawa, tak? Zdezerterować. Ja mówię tu o dużych sprawach, ale każdy z nas ma takie małe dezercje, nie? A jutro będzie jakaś klasówka niezbyt przyjemna, to może zachoruję, tak? Albo jutro mam spotkanie z szefem, a nie jestem przygotowany, to może też zachoruję, tak? Albo muszę porozmawiać z żoną o jakiejś ważnej rzeczy, ale nie mam na to pomysłu, albo żona czegoś ode mnie chce, no to może jeszcze uniknę tego tematu, albo włączę telewizor. I to są różne takie dezercje, które nas prowadzą w niedobrych kierunkach. Ale jest inna droga, to znaczy droga wyjścia naprzeciw i zdobycia czegoś bardzo, bardzo pięknego. I teraz będzie historia, która nie dotyczy Jana Pawła II, ale dotyczy wyborów młodych ludzi. Wyborów młodych ludzi. Dlatego, że kiedy my staramy się wybrać coś dobrego, to też musimy umieć rozróżnić
te przesłanki, które są prawdziwe, od tych przesłanek, które są fałszywe. Otóż ta historia można ją zatytułować Kobieta z różą, i ona rozegrała się w czasie wojny w Stanach Zjednoczonych. Otóż pewien amerykański żołnierz, jeszcze zanim wybuchła wojna, poszedł do biblioteki i w tej bibliotece znalazł książkę, która mu się spodobała, ale jeszcze bardziej niż treść tej książki spodobały mu się notatki na marginesie. Były tak głębokie, tak mądre, tak precyzyjne, że bardzo zapragnął poznać osobę, która je napisała. I książka była podpisana, została widocznie ofiarowana przez tę dziewczynę, bo to oczywiście była dziewczyna. Jemu udało znaleźć się adres tej dziewczyny, ale wtedy, kiedy już miał jej adres, został powołany do wojska, wyjechał do Europy i zaczął wtedy do niej pisać. Ku jego zdziwieniu ona mu odpisała. Nawiązała się między nimi korespondencja, później się nawiązała między nimi pewna taka nić przyjaźni na bazie korespondencji i on w pewnym momencie napisał do niej: słuchaj, czy mogłabyś mi przysłać swoje zdjęcie? No ale tutaj spotkało go rozczarowanie. Ona mówi: nie, nie przyślę ci, zobaczysz mnie dopiero wtedy, kiedy wrócisz. To tym bardziej go zaciekawiło, no trochę zaniepokoiło, ale wzmogło tą chęć powrotu, tą chęć oczekiwania. I wreszcie wojna się skończyła, wraca do Stanów Zjednoczonych, napisał do niej i umówili się w Nowym Jorku, jest taki dworzec kolejowy Grand Central i mówi: to spotkamy się tam, ja będę miał w ręku tę książkę, żebyśmy się oczywiście rozpoznali, a ona mówi: a ja będę miała w butonierce różę, czerwoną różę. No więc on taki pełen niepokoju czeka. Wreszcie widzi przepiękną kobietę. Mówi: to musi być ona. Długi włos, wysoka, zgrabna, piękne rysy twarzy. Już podchodzi do niej i w tym momencie widzi, że ona nie ma żadnej róży. Ona tak spojrzała na niego: żołnierzu, szukasz czegoś? I poszła dalej. I wtedy on zdębiał. Bo za nią zobaczył pewną starszą, mało atrakcyjną panią, która tę właśnie różę miała. Pierwsza jego myśl: no, miłości to z tego nie będzie. Druga: no może przynajmniej inspirująca przyjaźń. Trzecia: no trzeba się zachować. Więc podszedł do niej, zasalutował, przedstawił się, a ona na niego tak spojrzała i mówi: żołnierzu, ja nie wiem, o co tu chodzi, ale ta pani, która właśnie przeszła, dała mi różę i powiedziała, że jeśli ty zaprosisz mnie na kolację, to ona czeka na ciebie tam w tamtej restauracji. Dlaczego tak było? Wtedy zrozumiał, oczywiście. Poszedł, spotkali się. Powiedziała mu: bo ja nie chciałam, żebyś ty sądził mnie po tym, co jest na zewnątrz. Ja chciałam, żebyś docenił to, czym jestem jako osoba. Oczywiście ten zewnętrzny aspekt też jest bardzo ważny, ale niezwykle ważny jest właśnie też ten aspekt wewnętrzny. To panie dyrektorze, dajmy jeszcze posłuchać znowu głośno. Właśnie. Wasze zawody są różne. Musicie dobrze rozważyć, w jakim stosunku na każdej z tych dróg pozostaje bardziej być, do więcej mieć. Ale nigdy samo więcej mieć nie może zwyciężyć. Samo więcej mieć nie może zwyciężyć, bo wtedy człowiek może przegrać rzecz najcenniejszą, swoje człowieczeństwo, swoje sumienie, swoją godność. To wszystko, co stanowi także perspektywę życia wiecznego. Właśnie te rzeczy zewnętrzne, te rzeczy materialne, które są bardzo ważne w naszym życiu, one są naprawdę ważne. Papież nie mówi: wyrzeknij się tego wszystkiego, tak? Papież nie mówi do dziewczyn: wyglądaj prawda, jak zaniedbana. Papież nie mówi do chłopców: zachowuj się tyle jak, tak? Papież mówi, że ważne jest, prawda, to mieć, tak? To, co jest materialne na zewnątrz.
ale zawsze musi być to, co jest wewnątrz, to więcej być, bardziej być, być człowiekiem, dokonywać właśnie wyborów, które nas prowadzą ku czemuś dobremu. Zobaczcie, jego wybory, człowieka, który zawsze mówił tak, jak daleko go zaprowadziły. Jesteśmy dzisiaj w takim miejscu, które, no tak jak usłyszałem tu, i to mnie bardzo zbudowało, że jest pewnego rodzaju wotum, tak? To znaczy, ta materia, która nas otacza, to wszystko, co tutaj jest, te wszystkie wspaniałe zbiory, te medale, te obrazy, to, że tutaj jesteśmy, to wynikło z tego, to, co mamy, tak? Czy co ktoś ma, żeby być, tak? Z jakiegoś doświadczenia głębokiego wewnętrznego. I dlatego uczymy się ciągle korzystać z naszej wolności. To znaczy, żeby nasze wybory były prawdziwie wolne. One będą tym bardziej wolne, im bardziej będziemy wybierali rzeczy dobre. Ale te wybory są czasem bardzo trudne, bo mamy rzeczy kuszące, kuszące, bardzo atrakcyjne, takie, które byśmy chcieli i które właściwie czasem nawet są bardzo dobre. I tutaj na koniec pewna historia, która dotyczy Karola Wojtyły, jeszcze nie Jana Pawła II, który był wówczas arcybiskupem krakowskim. Wspomina pewien ksiądz, ale to nie historia tylko dla księży, to będzie też historia dla wszystkich. Wspomina pewien ksiądz, że był wówczas w parafii, gdzie było mu bardzo, bardzo dobrze. Każdy z nas ma takie miejsca, w których nam jest bardzo, bardzo dobrze. To było Zakopanem, lud pobożny, bardzo, bardzo dobry, no wspaniały. Pewnego dnia wzywa go Wojtyła do siebie i mówi: słuchaj, w Krakowie, w dzielnicy robotniczej, ma się budować kościół, ja bym chciał, żebyś ty tam został proboszczem. Jak zobaczył Wojtyła wyraz jego twarzy, to mówi: ale słuchaj, umawiamy się tak. Jeśli będzie ci tam bardzo źle, to przyjdź do mnie i ja cię wrócę do tego Zakopanego. Zwróćcie uwagę, że dał mu wolność. To jest niesamowicie ważne, że my w relacjach z drugą osobą też musimy dawać jej wolność. To znaczy pokazywać, możesz wybrać to, możesz wybrać to. Jeśli okaże się, że jest to dla ciebie za ciężkie, to spróbujemy coś lżejszego. Ale niech to będzie zawsze tylko. No i ten ksiądz opowiada dalej. Mówi, wrócił, pojechał do tej nowej parafii i rzeczywiście strasznie się męczył. Męczył się, coraz bardziej się męczył. Aż pewnego dnia powiedział, to była niedziela, mówi, jutro jest poniedziałek, idę do Wojtyły i mówię, basta, więcej nie. Wieczorem poszedł do konfesjonału. Przychodzi pewna kobieta. I mówi, proszę księdza, ja już z tym facetem więcej nie wytrzymam. Piję, jest beznadziejny. Ja go rzucę, ja sobie urządzę życie na nowo. A on jej tłumaczy. Słuchaj, módl się za niego. To jest sakrament. Nie możesz go porzucać. To jest, ty musisz z nim być. No, staraj się go nawrócić i tak dalej. Na pewno łaska Boża ci to pomoże. Skończyła się spowiedź, ona odeszła, on zapukał, udzielił jej rozgrzeszenia, ona odeszła. A wtedy mu przyszła taka myśl do głowy, on mi o tym sam opowiadał. Ty hipokryto, to ty jej radzisz, żeby ona została wierna, a ty chcesz zostawić to miejsce? No wiecie, parafia tak się nadaje jak żona, nie? Ze wszystkimi plusami i minusami. I zdecydował się zostać. I mówi mi tak, i wie pan co? Tak mi wtedy zaczął Pan Bóg błogosławić. I ten kościół postawiłem, i pielgrzymki wyprawiłem, no w ogóle było cudowne. I to była właśnie ta wolność, którą on wybrał. I takiej wolności wszystkim Wam życzę dobrych wyborów. Bardzo dziękuję.